Phox! Wynajmij smartfon z drugiej ręki. Odnowiony, sprawdzony, jak nowy. Phoxnij, czyli wynajmij. Odnowiony iPhone 12 Pro na Phox.pl. Kuba poprosił Roberta o zakupienie kanapek dla nas. Nie, że rozkazał, tylko poprosił, no i chyba Robert... Oto te nerwy. No właśnie, no nie? I wtedy w tamtym czasie czujesz się człowiekiem, który w odpowiedni sposób też swoje finanse poukładał na przestrzeni ostatnich dekad? Przeważnie nieruchomości, czy to w Krakowie, czy tutaj w Katowicach, w Chorwacji, gdzieś z Arturem, no tam inwestujemy. Jaką pracę musiałeś wykonać, żeby po prostu nie uderzyła cię sodówka? Chodziłem do takich i takich butików i kupowałem różne rzeczy. Pewnie, że tak było. Pieniądze i apanarze płynące z bycia zawodowym piłkarzem na tym poziomie zmieniły ciebie jako człowieka? In minus? Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Jakieś szczególne wspomnienia wracają w związku z tym dźwiękiem? Tak. Ale też ująłeś mnie przed tym wywiadem, Łukasz, że mieliśmy w samochodzie jakiegoś małego owada i ty zamiast go zgładzić, starannie starałeś się tutaj go wygonić w obawie o jego życie po prostu. A no tak już. Zawsze jak mam jakąś muchę w aucie, to staram się ją raczej wygonić na świeże powietrze. Tak. Gołębie serce. Ja tak tylko na wstępie zaznaczę, że będziemy musieli w czasie wywiadu pewnie gdzieś na chwileczkę się na dłużej zatrzymać, a to z tego względu, że po prostu jest dosyć ślisko na drodze. Ja cały czas mam opony zimowe, a nie mogę ryzykować twojego zdrowia, bo nie dość, że jesteś inwestorem w LKS-ie, to jeszcze trenerem, ikoną tego klubu, a także bohaterem wywiadu, który ma się cechować merytoryką, a nie jakimś skandalem w postaci skasowania w czasie wywiadu. A, spokojnie. Powiedz mi proszę, będę troszeczkę też nawiązywał pewnie do wątków motoryzacyjnych w czasie naszej dzisiejszej rozmowy. Czy masz jakiekolwiek doświadczenia z maluchem i czy podobnie jak Sławek Peszko chciałbyś go poprowadzić? Poprowadzić nie, może mi się... Chociaż teraz tak myślę, to może byłaby jakaś ciekawa historia z tym związana, żeby go poprowadzić, ale jak byłem małym dzieckiem, jeszcze zanim poszedłem do Gwarka Zabrze, to od dziadka miał takiego czerwonego malucha, pamiętam, i często jak jeździliśmy czy to do cioci, do mojej cioci, siostry mamy, do Miedźnej, to przyjeżdżał po nas tym oto samochodem. Ja za tobą siedziałem, tak jak stwierdziłeś przed nagraniem, musiałem być naprawdę mały. Ja zawsze byłem niskiego wzrostu, byłem późno dojrzewającym dzieckiem, także spokojnie się tam mieściłem z tym. Do czasów dzieciństwa bardzo często wracasz w swojej książce, która też powiedzmy jest pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania. Z wielkim zaciekawieniem przeczytałem sobie o twojej młodości i przeważnie w publikacjach tego typu gdzieś te wątki minimalizuję i skupiam się głównie na tym, co wydarzyło się w czasach teraźniejszych, w czasie teraźniejszym, gdy mam okazję nawiązać do różnego typu piłkarskich poczynań. Natomiast w kontekście twojej osoby ujęło mnie bardzo to, jak wielkim szacunkiem darzysz swoich rodziców. Zaraz sobie do tych tematów przejdziemy, natomiast zastanawiam się, w jaki sposób rodzicom się odwdzięczyłeś za to wychowanie, za ten spokój, za to, że w ciebie wierzyli. Ciężkie pytanie i nie lubię odpowiadać na to, w jaki sposób gdzieś się odwdzięczam rodzicom, bo staram się im zawsze w jakimś stopniu pomagać, jeśli tylko mogę, ale oni też sobie świetnie radzą. Nie jest tak, że ja tam muszę trzymać jakoś pieczy nad tym, nie. Ale tak jak mówisz, jestem na pewno bardzo wdzięczny rodzicom, ale też na pewno nie tylko rodzicom, bo miałem to szczęście, że w swoim życiu trafiłem na bardzo wiele wartościowych osób, a przez wychowanie, jakie dali mi rodzice, to na szczęście potrafiłem też to docenić i wyciągnąć sobie zawsze coś z tego od tych osób, które próbowały mi coś przekazać w życiu i ta wdzięczność, wydaje mi się, którą wyniosłem z wychowania, też jest bardzo ważna później już w dorosłym życiu. Tak, ale o konkretne dobro materialne, które twoi rodzice dostali od ciebie po pierwszej wypłacie, pytam z tego względu, że nawet w książce zaznaczasz, że miałeś nadzieję, że w z pierwszej wypłaty też będziesz mógł, tak jak twój kolega, kupić rodzicom na przykład pralkę albo lodówkę. No tak, to zdarzyło się tam gdzieś pomóc rodzicom w remoncie, czy to dachu, czy w domu. Także mi jest ciężko tak mówić na ten temat, bo nie lubię za bardzo, ale no tak jak mówię, jeśli tylko jest możliwość, wiadomo, rodzice bardzo dużo inwestowali we mnie jako młodego chłopaka. Ja byłem trzecim z rodzeństwa, można powiedzieć, i musieli płacić za mój internat też niemałe pieniążki. I też tak myślałem sobie właśnie, że jeśli kiedyś uda mi się przez piłkę zarobić coś, to będę chciał w jakimś stopniu też im się odwdzięczyć i na szczęście to miało miejsce. Dlatego też dziwię się, że tak obficie podzieliłeś się tym życiem swoim rodzinnym i różnego typu przemyśleniami w książce. Pewnie dużo prościej jest napisać, niż te wątki powtarzać, także serdecznie Was zapraszamy do tego, żebyście sobie zerknęli w opis filmu, bo tam zlokalizowana jest książka, w której też Łukasz rozwodzi się nad swoimi najmłodszymi latami. Natomiast to, co jeszcze jest istotne, żeby dopełnić tę kwestię, to jest to, że książka jest skomponowana w bardzo interesujący sposób, bo ona powstała przez współpracę z Twoim psychologiem. To nie jest publikacja, która jest Twoim pomnikiem, tylko raczej inspiracją dla młodych ludzi, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak ta kariera została zbudowana, na jakich podwalinach. Tak, cały ten projekt miał w głowie Kamil Wódka, mój psycholog sportowy, z którym pracowałem przez 7 lat. I po tym, jak już wróciłem do Polski, ja bardzo świadomie jeszcze poprosiłem Kamila, żebyśmy może popracowali przez co najmniej rok, jak będę w Polsce, po tej profesjonalnej karierze. I Kamil co prawda wcześniej, już w trakcie mojej kariery, napominał, żebyśmy może napisali taką książkę w tym układzie, jak ona jest właśnie skonstruowana. Ja powiedziałem, że jeszcze na ten moment nie jestem na to gotowy, ale jak właśnie już wróciłem do Polski, to się spotkaliśmy i Kamil napomknął jeszcze raz na ten temat i zdecydowałem się, że w sumie mam swoją akademię, widzę, jak zawodnicy na różnych poziomach też pracują, albo z jakimi problemami mogą się mierzyć, jeśli chodzi o swój mental, o to, o czym myślą na boisku, albo co mogliby zmienić, żeby jeszcze lepiej mogli grać w piłkę. I ja te wszystkie tematy z Kamilem przerobiłem i miałem nadzieję, albo mamy taką nadzieję, że ktoś, jeśli tą książkę przeczyta, to będzie mógł sobie wyciągnąć coś dla siebie, bo też ja staram się podkreślić, że to nie jest żaden poradnik, jak powinno się robić, jak rzeczy trzeba robić, żeby coś funkcjonowało. To jest opowiedziana historia przez pryzmat mojego charakteru, bo każdy też ma inny charakter. Są ludzie, którzy w ogóle nigdy w życiu by nie powiedzieli, że potrzebują psychologa sportowego. Ja też tak funkcjonowałem do 24 czy 5 roku życia, czy 6, gdzie miałem różne propozycje, żeby pracować z psychologiem sportowym, czy to w klubie, czy w reprezentacji, ale nie czułem tego. Dopiero musiałem stety, niestety zostać dotknięty, można tak powiedzieć, brakiem radości z gry w piłkę, z tego, co robiłem, żeby przekonać się, że ta praca dla mnie jest potrzebna i żeby później też w przyszłości docenić to, jak bardzo wartościowa to jest praca. Mhm. Takim momentem zwrotnym w Twoim życiu pewnie był finał Ligi Mistrzów, który dostarczył Ci zarówno dużo bólu, jak i radości. Bólu w taki namacalny sposób, bo Ty zmagałeś się z kontuzją przez cały sezon. Pamiętam, że w książce też pojawia się wątek, w której do Błaszczykowskiego mówisz, że wreszcie będziesz miał spokój chyba, prawda? Tak. Tak podchodzi człowiek, który gra na stadionie, no, teraz na Wembley chyba teraz, było, tak? Tak. Teraz można się uśmiechnąć. Ale to było szczere. Zdecydowanie tak. I w tamtym momencie właśnie mentalnie byłem mocno zmęczony, ale to nie był tylko ten sezon, ale nawarstwieniem się różnych rzeczy. Ja od 2009-2010 rok grałem w Hercie Berlin, gdzie spadliśmy z ligi, gdzie presja tego, żeby się utrzymać, była bardzo duża. Niestety się nie udało, czyli jakieś niepowodzenie w życiu jest, tak? Później przechodzę do Borussii Dortmund, gdzie nagle zdobywam 2 mistrzostwa Niemiec. Udaje się wygrać, wygrywamy Puchar Niemiec. W międzyczasie nieudane Mistrzostwa Europy, to wszystko gdzieś ta presja taka sportowa mi towarzyszy na co dzień i ten rok 2013, gdzie gramy z Bayernem Monachium w finale Ligi Mistrzów, ale też po drodze z nimi spotykamy się w sumie chyba finał Ligi Mistrzów, to jest już 5. mecz z Bayernem w tym sezonie, gdzie ten mecz kosztował mnie przygotowanie mentalne do tego bardzo dużo i takie przesycony byłem tymi wszystkimi emocjami. Do tego ten ból biodra, który gdzieś mi doskwierał, no, powodował to, że ja bardziej myślałem o tym, żeby już odpocząć, niż o tym, żeby cieszyć się z tego, że gram w finale Ligi Mistrzów. Oczywiście cieszyłem się z tego, ale też wiedziałem, ile gdzieś to mnie kosztowało, żeby znaleźć się w tym miejscu. Czy po przegranym meczu z Bayernem miałeś poczucie, że już nigdy w finale Ligi Mistrzów się nie pojawisz? Wtedy na pewno nie i marzyło się, że skoro udało się teraz, to może i uda się następnym razem, ale na pewno my nie byliśmy faworytem w tym sezonie do tego, żeby w ogóle dojść do może półfinału Ligi Mistrzów. Mieliście dosyć wąską kadrę tak naprawdę. Tak, mieliśmy wąską kadrę, ale byliśmy naprawdę drużyną, która mogła pokonać każdego, jeśli miała swój dobry dzień i tych dni w tym roku mieliśmy naprawdę sporo, czy to w mecze z Realem Madryt, czy z Malagą były naprawdę niesamowite, graliśmy na niesamowitym poziomie. No niestety w finale zabrakło troszkę szczęścia do tego, żeby może doszło do dogrywki albo do tego, żeby wygrać cały film. Wiem, że jesteś człowiekiem bardzo skromnym, no ale prawda jest taka, że byłeś w tamtym okresie jednym z najlepszych obrońców na świecie. Bardzo często piłkarze po zakończonej karierze wspominają, jakie były grane tematy w kontekście transferów. Mogłeś być nie tylko legendą Borussii Dortmund, ale także być może legendą innego europejskiego klubu. Możesz nam zdradzić jakieś kulisy transferowe? No, gdyby transfer się odbył, to może bym mógł zdradzić. Ja tak nie lubię mówić na tematy, które się nie odbyły i które można w domysłach gdzieś mówić na jakiś temat, że gdybym się zdecydował, to może grałbym i w tym klubie. A jaka liga chociaż? Nigdy nie było takich rozmów, żeby powiedzieć, że to już jest jakiś konkret. Tak? Zawsze może było jakieś zapytanie. Dlatego ja nigdy też nie mówiłem na temat ten, żeby można było zmienić tak na poważnie klub. Ja też bardzo świadomie podszedłem do tematu właśnie po tych 2 mistrzostwach, gdzie udzieliłem wywiadu, że jeśli ja czuję się jakoś jeśli czuję się dobrze w jakimś miejscu i dopóki będą mnie w nim chcieli, bo przyszłość w Borussii pokazała mi, że to nie jest tak kolorowo, jakby się każdemu mogło wydawać, że powiesz, że chcesz skończyć karierę w tym miejscu i okej, zrobisz to. Bo pokazała mi historia Kuby, Nevena Suboticia czy innych zawodników, że cały czas to klub też musi Ciebie chcieć, żebyś mógł w tym miejscu skończyć karierę. I ja przez tyle lat udało mi się bronić u innych trenerów, że oni mnie chcieli i w klubie też podchodzili do mnie z tak mnie odbierali, że ja cały czas jestem potrzebny, tak? A jak nie byłem potrzebny, no to musiałem pokazać, że dalej jestem. Staniemy sobie tutaj z lewej strony, jednak stadion GKS-u Katowice zachęca do tego, by się tutaj zlokalizować i chwileczkę sobie w bardziej stacjonarny sposób porozmawiać. Myślę, że to się nazywa po prostu odpowiedzialność, bo jednak wiesz, zimowe opony w konfrontacji ze śliską nawierzchnią nie są optymalne. Dzisiaj też mam dużo większą presję na sobie, bo być może gdybym wiózł kogoś z polskiej Ekstraklasy, to byśmy jeździli. Nie, no żartuję. Żartuję, Łukasz. To jest totalny żart, ale też myślę, że prościwie będzie się nam w ten sposób komunikować. Władasz pięknie polszczyzną, jesteś wyważony. Bardziej myślę, że gdyby ktoś nie znał Ciebie i Twojego dorobku, obserwował z boku, pomyślałby sobie, że to jest jakiś dobrze wykształcony młody człowiek. Zastanawiam się, jak Ty sobie przez te wszystkie lata poradziłeś w polskiej szatni. Niezręczność, drapanie po uchu sygnalizuje, czy tutaj zdobędziesz się na jakieś szczere wyznania? No bo czasami się na ten temat nie zastanawiałem, zawsze starałem się być sobą, tak, i Raczej ja miałem zawsze trudność taką, że w nowym środowisku ciężko było mi się odnaleźć. Zawsze raczej wtedy obserwowałem i w sumie cały czas, jeśli jestem rzucony w nowe środowisko, raczej jestem obserwatorem niż wiodącą postacią i wtedy zbieram sobie różne informacje na dany temat, a jeśli jestem później już trochę dłużej w środowisku, to zaczynam bardziej być, można powiedzieć, taką aktywniejszą osobą, bo nie, że nie czuję się niezręcznie, ale już taki mam charakter może od dziecka, gdzie zawsze tak funkcjonowałem, że spokojna obserwacja, zobaczyć jak w danym środowisku można się odnaleźć i później dopiero gdzieś udzielanie się, i tak samo było w szatni. Raczej skupiałem się na boisku niż na tym, żeby być wiodącą gdzieś postacią, jeśli chodzi o rozrywkę w szatni. Chociaż wiodącą postacią też wielokrotnie byłeś. Opaska kapitańska zarówno w reprezentacji na ramieniu się pojawiała, jak i w Borussii Dortmund. No, to też pokazuje Twoją pozycję. No, ciężko by było, żeby zawodnik tak utytułowany tej opaski nie miał. Natomiast jakie cechy powinien mieć? Podejrzewam, że to są całkiem podobne. Kapitan, jak i selekcjoner, trener, żeby go szanowało otoczenie. Ostatnio właśnie miałem takie podobne pytanie. Jaki powinien być kapitan danej drużyny? Ja nie mam jednej recepty na to, jaki powinien być kapitan, bo tak jak powiedziałem wcześniej, każdy ma też swój charakter, każdy jest inny i niektórzy powiedzą, że kapitan musi walnąć pięścią w stół, że musi w mediach po meczu dobrze się wypowiedzieć, zanalizować spotkanie. Ja zawsze starałem się być osobą, która na boisku przede wszystkim pokaże swoją wartość, tak? I jeśli, wiadomo, jak już byłem doświadczonym zawodnikiem, Marco Reus był u nas pierwszym kapitanem, ale miał kontuzję, ja byłem jego zastępcą, to wiele spotkań właśnie miałem okazję wyprowadzać Borussię Dortmund jako kapitan drużyny i ja mówiłem też do władz klubu, jak gdzieś mnie nominowali na to, żebym był wicekapitanem, że panowie, ale ja nie będę gościem, który po meczach będzie chodził i w mediach opowiadał nie wiadomo jakie historie. Ja się koncentruję na boisku, ja chcę pokazać, że na boisku zasługuję swoją postawą na to, żeby być jedną z wiodących postaci w drużynie i tak się czułem. I przez to właśnie jak funkcjonowałem, też wydaje mi się, tak byłem odbierany. Marco to był przyjaciel Roberta Lewandowskiego. Tworzyliście... No, przyjaciel, nie wiem, no ale okay. Znali się dość dobrze i kumplowali. Ciężko też tak powiedzieć, gdzie tam są przyjaźnie. Myślę, że bardzo dobrzy koledzy, a mi jest ciężko odpowiedzieć, czy są przyjaciółmi. Ja z Marco też się bardzo dobrze znam, a nazwałem go bardzo dobrym kolegą. A mamy naprawdę bardzo super kontakt. Gdy poinformowałem widzów na mediach społecznościowych, że będziesz moim gościem, to zdecydowana większość widzów dopytywała o relacje sprzed lat, czyli tutaj zastanawiali się... A propos pewnie ostatniego wywiadu w mediach. Tak. Wiesz, do końca nie wiem, co w tej chwili masz na myśli, bo... Jaki wywiad? No, Czarek Kucharski. Okej, dobra, no to ten wywiad też widziałem, także wiem, o czym w tej chwili mówisz, natomiast jakby wracając do wątku podstawowego, w Twojej książce jest takie Wasze wspólne zdjęcie z Dortmundu, też wątek Kuby Błaszczykowskiego się pojawia i dużo częściej się pojawia niż Roberta, takie mam wrażenie. Czy no jesteś tak, w stanie... z Kubą się przyjaźnię, a Robert to mój kolega z boiska. Natomiast były jakieś animozje, jakiekolwiek stresujące sytuacje między wami, które by wpłynęły na to, że te relacje nie zmierzały w stronę tych przyjacielskich? Myślę, że to nie jest tak, że myśmy jakoś specjalnie się pokłócili, czy mamy jakiś jeden do drugiego żal do siebie. Były gdzieś sytuacje może, jak to w życiu młodych ludzi bywa, gdzie się nie dogadaliśmy i później młodzieńcze już takie niedojrzałe ego może jednego czy drugiego czasem zdecydowało o tym, że przez parę dni ze sobą nie pogadaliśmy, ale teraz ja z Robertem mam bardzo normalne relacje. Kiedy się widzimy, to bez problemu ze sobą porozmawiamy, jesteśmy na normalnej takiej stopie koleżeńskiej, tak jak z każdym innym zawodnikiem, z którym grałem w reprezentacji. Tak mówię, cały czas bardzo go szanuję za to, co zrobił na boisku. Początek w Dortmundzie, myśmy mieszkali obok siebie, myśmy w tym samym czasie przychodzili do klubu i byliśmy sąsiadami. Często to byliśmy, czy to Robert u nas, czy ja u Roberta, czy do Kuby jeździliśmy, także czasami w życiu młodych ludzi tak bywa, że gdzieś się przez jakiś moment nie dogadują, ale później też się wyrasta z tego. Tak? Ale to były jakieś problemy boiskowe czy pozaboiskowe? Nie, czyli ja bym nie nazwał tego problemami, to były jakieś niedomówienia, gdzieś tam jeden, ja nigdy nie czytałem tego wywiadu, tak? O którym gdzieś tam jest mowa teraz w mediach się pojawia. Można odnieść takie wrażenie, że myśmy przez pewien okres się nie lubili, ale to raczej było niedomówienie gdzieś z jakiejś strony, gdzie młodzieńczy, już to się powtarzam teraz, tak, ale niedojrzałość może decydowała o tym, że ktoś na kogoś był obrażony bądź nie wiem jak to nazwać, ale tak jak mówię, to już te lata już są za mną, ja nawet jakby teraz miała się taka sytuacja zdarzyć, to powiem od razu, o co mi chodzi, czemu się ktoś zachował tak, nie inaczej, wyjaśnię sobie z nim tą sytuację i idziemy dalej. Tak? Jasne. Powiem Ci szczerze, że podejrzewam, że gdybym miał mniej doświadczonego rozmówcę, to i tak bym się dowiedział, o co chodzi, ale szanuję to, że nie chcesz o tym rozmawiać, więc nie będę absolutnie tak naprawdę drążył. Też nie ma o czym mówić. Myśmy tam kiedyś chyba w książce, nie wiem, czy trenera Nawałki, tam Sebastian Staszewski pisał o jakiejś kanapce na lotnisku. To rzeczywiście miało miejsce, tak? Tylko że teraz. Tego wątku nie znam, co to jest. No, że gdzieś tam Kuba poprosił Roberta o zakupienie kanapek dla nas. Nie, że rozkazał, tylko poprosił, no i chyba Robert. Z tego co kojarzę, nie, poszedł po kanapki, kupił dla siebie i Kuby. Ja byliśmy w trójkę, nie? Ja poszedłem sobie kupić sam, no ale to już... I oto te nerwy? No właśnie, no nie? I wtedy, w tamtym czasie, wiadomo, jak jesteś w grupie, no to też młodych ludzi, gdzie razem jeździmy na treningi. Cała ta historia gdzieś jest naprawdę, według mnie była wtedy przez nas, może przeze mnie nie, ale ogólnie w tym naszym środowisku rozdmuchana do takich może nieadekwatnych warunków, które dzisiaj jak się na to popatrzy, to naprawdę jest z mojej strony bez sensu. Tak jak mówię, ja nie wiem jaką ma relację Kuba z Robertem, ja na pewno ani mam bardzo dobre z Kubą i bardzo poprawne z Robertem, normalne bym powiedział. Mhm. W porządku. Cały czas jednak nas łączy historia, że zdobyliśmy razem 2 mistrzostwa Niemiec, graliśmy przez lata w reprezentacji i zawsze na boisku jednak było widać, że to porozumienie między naszą trójką na pewno było. To już tak zamykając wątek tego trio z Dortmundu i później trio z reprezentacji, które tak naprawdę wypracowało chociażby pierwszą bramkę w meczu z Grecją na Euro w 2012 roku, prawda? To była wasza zasługa. Widać, że to wtedy funkcjonowało na najwyższym europejskim, a wręcz światowym poziomie. To chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewną rzecz, że no... O tobie nikt złego słowa nie powiedział. Skończyłeś karierę w momencie, w którym jeszcze spokojnie ją kontynuować mogłeś. Natomiast to, co się w tej chwili gdzieś dzieje w sekcji komentarzy pod różnego typu artykułami związanymi z Robertem, jest no, według mnie czymś bardzo nie fair. Jakby ludzie mają niezwykle krótką pamięć, wyśmiewając wręcz rodaka, który dostarczył tylu bramek, a to jest pierwszy słabszy okres w jego życiu. Podobne doświadczenia, ale na mniejszą skalę spotykały Kubę Błaszczykowskiego przy okazji no, spadku z Wisłą Kraków z Ligi. No, mam wrażenie, że za mało jest pokory w narodzie i takiej pamięci, nie? A to nie mnie to oceniać. Ja myślę, że to jest jakaś gdzieś grupka osób, którzy nie boją się wypowiedzieć swoich emocji i one przede wszystkim, akurat w tych wypadkach może, o których mówisz, były negatywne, ale myślę, że jest bardzo dużo pozytywnych też i na tym raczej się nie skupiamy. Zawsze gdzieś szukamy tych opinii, które są może kontrowersyjne, które jeden drugiego może gdzieś obraża w jakiś sposób, bo to też no niestety może bardziej się sprzedaje w mediach na tą chwilę, ale jest bardzo dużo osób, wydaje mi się, w Polsce, które i Kubę, i Roberta bardzo szanują i myślę, że na tym powinniśmy się skupiać też, że to są osoby, które w ostatnich latach bardzo dużo dały polskiej piłce i które też Kuba wrócił do Wisły, gdzie uratował, jakby nie było, ten klub. Wiadomo, historia pokazała, że może nie do końca udało się utrzymać klub na poziomie, na którym by wszyscy oczekiwali, ale teraz są też na dobrej drodze, żeby wrócić do Ekstraklasy. Historia zawsze trwa dalej. Tak, zawsze oceniamy, co jest tu i teraz. I też z drugiej strony, wydaje mi się, nie ma co się na to obrażać, bo każdy nas, sam ja będę oczekiwał od różnych osób, jeśli będą ze mną pracować, żeby działały tu i teraz i za to będą oceniane i tak w życiu to wygląda. No też to, co było kiedyś, jest super, ale też musisz sobie radzić w danym momencie, tak? I nikt nie da ci nagrody za to, że 10 lat temu zdobyłeś jakieś mistrzostwo, tylko będą cię oceniać za to, co robisz teraz i to też jest nasze życie, tak? Każdego z nas. A propos życia i tego, jak ono się potrafi zmieniać, jak czasami człowiek nie potrafi nadążyć za tymi zmianami, to chciałbym nawiązać jeszcze do kwestii związanej z wątkiem ego, który też jest podnoszony w twojej książce. Ciebie to ego nie pchało w złą stronę. Bardzo często młodzi piłkarze, dostając spore kontrakty i niezwykłe perspektywy, które są całkowicie odmienne od perspektyw ich rówieśników, co w szczególności było zauważalne w latach na przykład 90., kiedy ty funkcjonowałeś jako junior, trampkarz i tak dalej. No nie radzą sobie te osoby z presją, nie radzą sobie także z tym, żeby w odpowiedni sposób poukładać swoje finanse w kolejnych latach, gdy już wchodzą w tą seniorską piłkę. No, mógłbym tutaj postawić wielokropek albo zaprosić cię na osobną rozmowę i o tym rozmawiać godzinami, ale chcę tutaj nawiązać sprytnie do pewnej kwestii, bo paru twoich kolegów w moim maluchu było. Od tego słyszałem, że jest zabezpieczony w taki sposób na przyszłość, od innego, że w inny. Słyszałem też o takich przypadkach, że faktycznie nie było zbyt dużo pomyślunku i żyło się od pierwszego do pierwszego. Mhm. Ty czujesz się człowiekiem, który w odpowiedni sposób też swoje finanse poukładał na przestrzeni ostatnich dekad? Myślę, że tak, ale cały czas trzeba być uważnym, bo są różne inwestycje i oby tylko nie przestrzelić gdzieś, tak? I staram się w miarę bezpiecznie inwestować, czy to w nieruchomości, czy głównie w nieruchomości. Na ten temat rzadko mówię, ale czuję się zabezpieczony. Chodzi też o to, żeby z pokorą podchodzić do tego, co udało się zrobić do tej pory, bo tak jak mówię, no, życie jest przewrotne, trzeba być ostrożnym w różnych tematach i staram się tak działać, ale też miałem na pewno, tak dużo razy podkreślam, że miałem szczęście do ludzi, na których gdzieś trafiłem, którzy gdzieś potrafili mi doradzić, ale to też zawsze mówię, że nie sztuką jest tylko trafić na tych ludzi, ale też starać się wykorzystać ich wiedzę do tego, żeby można było z tego skorzystać, co oni się przekazują. Mhm. A jesteś w stanie naszym widzom zdradzić, jak wyglądają asety inwestycyjne w rękach byłego piłkarza Bundesligi? Sławek Peszko powiedział, że ma chyba 7-8 mieszkań. No tak, przeważnie nieruchomości. Czy to w Krakowie, czy tutaj w Katowicach, w Chorwacji, gdzieś z Arturem, no tam inwestujemy, także ja jak jakiś projekt jest w trakcie, też nie do końca zawsze chcę o tym mówić, bo wolę nie zapeszać i wtedy, jak już jest projekt doprowadzony do końca, to wtedy możemy porozmawiać. A jak bardzo zmieniła się mentalność polskich piłkarzy od czasów tej starej szatni Zagłębia Lubin, gdzie podejrzewam, że inne były wysokości kontraktów i inna mentalność. Zmieniły się także tematy rozmów. Tomek Ciąkała powiedział mi, że ostatnimi czasy, jak z nim nagrywałem wywiad, że teraz dyskutują. Ja kupiłem 2 w Gdańsku, 2 w Krakowie, 1 gdzieś w Zakopanem, że jakby każdy gdzieś tam myśli o tej przyszłości. Kiedyś było inaczej. Myślę, że zdecydowanie tak, że to środowisko już jest bardziej świadome tego, że okej, można zarobić przez jakiś okres czasu dobre pieniądze, ale jeśli się tego nie zainwestuje, no to można też je szybko stracić, bo niejedną taką historię gdzieś znamy i to, że było coraz więcej na przestrzeni lat zawodników, którzy gdzieś na ten temat myśleli, żeby zabezpieczyć się jakoś finansowo, czy to przez zakup różnych nieruchomości, o czym mówisz teraz, no to ci kolejni też to widzą jak to działa i to oddziaływuje na to, że oni w ten sam sposób później działają. To zależy właśnie od tych zawodników, którzy gdzieś są przed tobą. Jeśli oni działają w taki sposób, no to ty z siłą rzeczy też gdzieś działasz. Jeśli ktoś ma dobre wzorce, no to wyciąga te dobre, jeśli ktoś ma złe, no to niestety wpada w te złe. Mhm. Masz jakieś złe nawyki, które są dla ciebie jakimkolwiek zagrożeniem na tej piłkarskiej emeryturze? Nie wydaje mi się na tą chwilę. Też nigdy tak o tym nie myślałem, czy mam jakieś złe nawyki. No. Bo pamiętam, że gdy przechodziłeś właśnie w stan zawodowego spoczynku, odchodząc z Borussii, to jeszcze współpracowałeś przez jakiś czas ze swoim psychologiem, żeby on też wprowadził cię te życie po życiu de facto, prawda? Tak. Do jakich celów potrzebowałeś taką osobę? Bo wydaje mi się, że w czasie kariery jest to zrozumiałe, ale ty potem lądujesz w zupełnie innej rzeczywistości, nie? No tak. Wydaje mi się, że byłem świadom tego, że mój charakter jest taki, że ja dużo rozmyślam na różne tematy, tak? I rzadko też na te tematy później rozmawiam, czy to z bliskimi, raczej wszystko biorę do siebie, do środka, a wiedziałem, że z Kamilem jest moim zaufanym gdzieś osobą, z którą na różne tematy życiowe też rozmawiałem i poprosiłem go właśnie o to, żeby przez ten rok jeszcze funkcjonować w tym, jak pracowaliśmy, bo dalej jednak też grałem w piłkę w Goczałkowicach i żeby tym bardziej jak on zna moją konstrukcję, mojego charakteru, jak działam, ile gdzieś rozmyślam, ile analizuję różnych rzeczy, to wiedziałem, że jak zawsze z nim porozmawiam na pewne tematy już tutaj, które mnie spotkają w Polsce, to pozwoli mi też w jakiś sposób sobie uporządkować to życie. Powiedziałem, że to jest właśnie może takie moje zagrożenie, żeby gdzieś nie popaść w te, może nie negatywne myślenie, ale za dużo myślenie na pewne tematy, które na pewno nie byłyby mi potrzebne. Mhm. I pomocny. Jasne, natomiast zastanawia mnie sama twoja konfrontacja z codziennością, no bo status piłkarskiej legendy i powrót do swoich rodzinnych stron to jest fakt. Natomiast często się zdarza to przy okazji różnego typu biografii, przeważnie piłkarzy z Argentyny, z Brazylii, widać w jaki sposób oni lekko podchodzą do życia i jak dużo tam jest samby, to nie sprzyja, by w jakiś sposób funkcjonować. Też pamiętam wywiad Cezarego Kucharskiego, w którym on wspominał, że jeden z piłkarzy krzyczał na niego, że klub fatalnie zorganizowany, bo go wysłali na badania. On mówi: słuchaj gościu, no musisz podejść do okienka, tam dajesz dowód osobisty, spisują cię i wtedy wszystko trwa nadal, wszystko jest w porządku. Ty miałeś taką brutalną konfrontację z rzeczywistością w którymkolwiek momencie? Nie do końca, bo ja też, tak jak mówię, miałem wokół siebie osoby, które zwracały też na to uwagę, że ja też muszę starać się normalnie żyć, że to nie jest tylko taka bańka, w której jestem zamknięty, ale... A to był wywiad dla Onetu, muszę tutaj podkreślić, żeby nie było, że cytujemy bez podania źródła, przepraszam. Tak, że... Wiesz, no pójście do lekarza czy załatwienie różnych spraw, no niestety czasami tak to wygląda, że kluby za zawodników często załatwiają takie najprostsze codzienności, sprawy codzienne, czyli wysyłanie różnych... Mieć papier toaletowy, to... No to już nie mi się do tego odnosić, ale czasami to jest tak przekoloryzowane i to życie tak wygląda i zawodnik ma się skoncentrować tylko na graniu w piłkę, żeby on był jak najlepiej przygotowanym, ale z drugiej strony oni... Czasami też to tylko wykorzystują i nie robią nic po to, żeby stawać się lepszym, a grają w PlayStation i różne inne rzeczy, które może nie są potrzebne do tego, żeby grać dobrze w piłkę, tak? I bardziej ich odciągają od tego grania w piłkę, ale tak jak mówię, każdy też jest kowalem własnego losu. Jeśli ma dobrych ludzi wokół siebie, którzy zwrócą mu uwagę na pewne aspekty, czyli życie codzienne to będzie coś, z czym się zmierzysz też po karierze. Przygotowuj się do tego, nie bądź tylko i wyłącznie zależny od innych osób, tylko musisz też umieć sam zadbać o siebie. Ja na to szczęście miałem, że trafiłem na takie osoby i od samego początku też wspólnie w sumie z żoną bardzo normalnie podchodziliśmy do życia. Mhm. To jest bardzo cenna umiejętność, by w taki sposób funkcjonować, żeby też od tej rzeczywistości się za bardzo nie oderwać. No to też nie jest łatwe. Jeśli jesteś 18-19-letnim zawodnikiem, który już na tym najwyższym poziomie gra i w tym się nie zatracić, to jest naprawdę bardzo trudne, bo ta rzeczywistość się zaciera. Twoi rodzice płacili 400, 500, 600 zł za twoje zakwaterowanie miesięczne. Ty wspominałeś o tym, że to były znaczące wydatki dla twojego rodzinnego budżetu. I co istotne, później możesz sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Jaką pracę musiałeś wykonać, żeby po prostu nie uderzyła cię sodówka? Czyli jak byłem młody, zawsze gdzieś się słyszało, no temu walnęła sodówka do głowy, temu. To była może dla mnie taka przestroga, że ja jak słyszałem takie różne komunikaty, to chciałem, to nie chciałem, żeby to się zdarzyło u mnie, tak? I gdzieś to miałem z tyłu głowy, ale na pewno były momenty, gdzie człowiek poczuł się zapewnie, gdzie wygrałeś ważne spotkania i myślałeś, że jesteś nie wiadomo kim, tak? Na pewno były takie momenty w moim życiu, ale też w miarę szybko wracałem na te właściwe tory, bo ktoś z boku podpowiedział mi, słuchaj... Które to były momenty? Ciężko mi teraz się odnieść, ale wiem, że były. Mhm. Że zwrócił mi uwagę, słuchaj, było fajnie, teraz wróć, nogi twardo na ziemi i pracuj dalej. A zdarzyło ci się generować takie codzienne duże koszty funkcjonowania, że czułeś, że nie zmierza to w dobrą stronę? Mam tutaj na myśli sporo jakichś ekskluzywnych, sportowych samochodów, czy to kompletnie nie twoja bajka? Ja akurat samochody nie. Nie jestem jakimś tam specjalnie zapalonym fanem motoryzacji. Mam samochód, żeby się przemieszczać. Też jest to dobrej marki samochód, ale jakoś tam... Nigdy to nie mnie jakoś nie bodźcowało do tego, żeby mieć może czy to Ferrari, czy Lamborghini, bo też znam kolegów, który Pierre Emerygo Bumejek miał i to, tak? I on jest miłośnikiem tego, żeby jeździć takim samochodem. Robert też ma dużo. No też słyszałem, że jest, jeśli chodzi o motoryzację, gdzieś tam zapalonym fanem tego. Ja akurat to nie jest mój konik. Mhm. A jakieś ekskluzywne marki, to było coś, co wyróżniało pewnie niejedną szatnię. Ja pamiętam, jak tutaj z Radkiem Majewskim rozmawiałem, nie wiem, z 2 miesiące po rozmowie z Kaskiem Węgrzynem, zupełnie inne postrzeganie rzeczywistości i Radek tłumaczył mi, że Kazek nie chodził w Gucci i Louis, bo inne czasy były, dzisiaj by chodził. No. To też jest tak... Ja nie definiuję się przez to, w jakich ubraniach chodzę. Wiadomo, że zdarzyło mi się przez pewien okres kariery, że tak jak mówi Radek, chodziłem do takich i takich butików i kupowałem różne rzeczy. Pewnie, że tak było, tylko dorosłem do tego, że niekoniecznie dalej muszę tak funkcjonować, tak? I wiadomo, szatnia piłkarska w tamtym momencie była taka. Większość z nas funkcjonowało na takich zasadach i może to był powielany gdzieś schemat, tak? A gdybyś tego nie zrobił, to twoja pozycja w grupie by zmieniła się? Nie, myślę, że niekoniecznie, bo miałem kolegów, którzy normalnie nie chodzili do takich sklepów, nie kupowali takich drogich ubrań i też funkcjonowali, także nikt z tego powodu ich nie wyśmiewał, tak? Ale to już tak mówię, jest ten... moment, gdzie możesz pomyśleć, że okej, zarabiasz taką określoną ilość pieniędzy i możesz sobie pozwolić na pewne rzeczy. Jest to czasami... podchodzisz do tematu, a kupię coś za tyle i tyle, to nic się nie stanie, albo zapomnisz się w tym świecie i przesadzisz z zakupami i kupisz coś za 10 000 euro. No to dzisiaj jakbym miał... Przecież takie 10 000 euro to pewnie twoja dniówka. Ja tak wiadomo, ja do tego tak nie podchodzę. Nie jestem osobą, która by teraz mówiła o 10 000 euro, czy iluś tam, że się wydało i będę się tym szczycił. No, teraz wiem, że mocno bym pomyślał, żeby wydać takie pieniądze, ale to nie, że teraz, bo już nie gram w piłkę, tylko już wcześniej do mnie dotarło, że niekoniecznie rzeczy materialne muszą mnie reprezentować. A w jakikolwiek sposób pieniądze i apanaże płynące z bycia zawodowym piłkarzem na tym poziomie zmieniły Ciebie jako człowieka? In minus? Myślę, że nie. Starałem się raczej zawsze to wykorzystać w bardziej taki, nie zawsze, ale w większości przypadków w bardziej pozytywny sposób. No, jakby nie było, też dość sporo swoich środków zainwestowałem w projekt w Goczałkowicach, gdzie mógłbym powiedzieć, po co mi to, ale czułem, że chcę coś oddać środowisku, z którego się wywodzę, i powstała akademia i obiekty, które naprawdę są na wysokim poziomie i mam nadzieję, że jak najdłużej uda nam się to tam funkcjonować w tym, co tam stworzyliśmy. Do czego ten projekt zmierza? Myślę, że do tego, żeby dzieciaki mogły w fajnych warunkach trenować, żeby mogły się gdzie rozwijać. Ja, wiadomo, jeździłem do Gwarka Zabrze i tam się uczyłem, ale też wtedy nie było tam jakichś super warunków. Trenowaliśmy na boisku z piasku czy żwiru i teraz też tam już mają chłopaki lepsze warunki do treningu. Ale ja uważam, że cały czas infrastruktura sportowa w Polsce powinna być na dużo większym poziomie dla tych właśnie grup dzieci czy juniorów. Mhm. A czy prawy obrońca w kadrze czy w Twojej drużynie klubowej był Twoim największym problemem, rywalem? I zastanawiam się, w jaki sposób piłkarze radzą sobie, że największa konkurencja nie jest w drużynie przeciwnej, bo tam jest przez 90 minut. Tylko wewnątrz klubu codziennie w rytmie treningowym musisz udowadniać, że jesteś lepszy od swojego kolegi, który parkuje na tym samym parkingu, na którym ty bierze prysznic, w tym samym miejscu, i nie trudno o toksyczne relacje. Czyli zawsze gdzieś czułem taki dreszczyk z tym, że to jest jakiś twój konkurent do składu, ale też starałem się raczej podchodzić do niego na zasadzie zdrowej rywalizacji. Jeśli już jest ktoś, kto ma mnie, bo rywalizacja, nie ukrywajmy, napędza do tego, żebyś też się rozwijał, bo były lata w Borussii, gdzie już miałem jakiś swój status podstawowego zawodnika i jak nie czułem z tyłu, że ktoś za mną jest, to mnie naciskał, to był taki moment, że pewne rzeczy gdzieś zaczęły mi się rozchodzić, tak? Czułem to. I jak pojawił się gość, który gdzieś zaczął mnie naciskać, no to automatycznie ja też się mocniej spinałem do tego, żeby udowodnić, że to mnie należy się to miejsce. I myślę, że rywalizacja w sporcie jest bardzo potrzebna, bo to napędza do rozwoju i później już umiejętności i to, na kogo postawi trener, decyduje o tym, czy grasz ty, czy zawodnik. I ty musisz tyle dawać siebie, żeby trener postawił na ciebie, a nie na kolegę. Mhm. No ewidentnie wszelkie konflikty i stykowe sytuacje, chociażby w Borussii, wygrałeś, no bo grałeś tam przez wiele lat. A zdarzyło się, że był moment, gdzie wypadłem przez kontuzję i Matthias Ginter za mnie wskoczył za kadencji trenera Tuchela i czego się nie dotknął, zamieniał złoto, czy to asysta, czy bramka. I co, cieszyłeś się wtedy? No nie, byłem... Czyli to drużyna się cieszyła, że bramka strzelona albo obroniona, jakaś tak, sytuacja, tak. A ty wewnątrz... Nie, ja na pewno cieszyłem się, że drużyna prowadzi, chociaż wiedziałem, że to oddala mnie od tego, żeby grać, ale z drugiej strony trener nieraz mi powtarzał i to była też zasługa Kamila w tamtym czasie, że on pilnował mnie, żebym mimo tego na treningach starał się zawsze być na swoje 100%, tak jakbym był zawodnikiem pierwszego składu, bo nie wiadomo, kiedy trener da mi szansę do tego, żeby się pokazać i swoje umiejętności. Jak chodziłbym obrażony cały czas i zły na to, że nie gram, no to w jakim sposób bym sobie pomógł? No żaden, tak? I trener by widział, że jestem obrażony, że nie trenuję jak należy, a często się zdarzało w tamtym czasie, że trener wprost, czy to mi, czy Svenowi Benderowi, on też akurat był wtedy rezerwowym, dziękował za to, jak my trenujemy, jak my podchodzimy do naszego zawodu profesjonalnie, że mimo tego, że moglibyśmy mieć wielkie ego wywalone i powiedzieć, że ej, w następnym meczu jak nie gram, to ciebie tu nie ma. No nie, aż tak nie, ale wiesz, są różne przypadki i też takimi się spotkałem, ale... Ja też dzięki Kamilowi starałem się koncentrować na każdym treningu na 100%, dawać siebie wszystko i później, pół roku nie byłem pierwszym wyborem trenera, bo przez kontuzję wypadłem, on wskoczył, wykorzystał szansę, ale zasuwałem po to, żeby w okresie przygotowawczym przed rundą rewanżową zapracować na to, żeby znowu wyjść w podstawowym składzie i to też mi się udało. Mhm. I to jest też wartość drużyny, jeśli ma się w drużynie 20 zawodników i większość podchodzi do tego, że mimo tego, że są rezerwowymi, oni nie trenują tylko dla trenera, ale też dla siebie, na swoją przyszłość, no bo jeśli pół roku sobie gdzieś może nie odpuścisz, ale będziesz trenował słabo, no to też automatycznie pół roku się nie rozwijasz albo nawet się cofasz, tak? I to szkodzisz tylko i wyłącznie swojej karierze. No dobrze, ale wszyscy wiedzieli, jaką rolę pełnisz w polskiej szatni. Zagrałeś w kadrze kilkadziesiąt meczów, większość z nich na bardzo wysokim poziomie. Jednocześnie emanowałeś spokojem. Pewnie tego spokoju czasami w tej kadrze brakuje. Ile jest prawdy w tym, że Fernando Santos faktycznie chciał włączyć Cię do sztabu polskiej reprezentacji? No... Spotkałem się z trenerem i rozmawialiśmy zaraz po jego przylocie do Warszawy. Powiedziałem, że potrzebuję chwilę czasu do namysłu i tylko problemem było to, że ja w tym półroczu akurat, kiedy nadarzyła się ta szansa, za którą na pewno to, że w ogóle byłem rozpatrywany w tym, na pewno... To pierwszy krok do bycia selekcjonerem, powiedzmy. Ach, ta daleka droga. Napawa mnie na pewno jakąś dumą, że ktoś pomyślał, że mógłbym gdzieś pełnić rolę asystenta u trenera Santosza, ale z drugiej strony też wiedziałem, że to pół roku, w którym teraz jestem, będzie to bardzo ciężkie do zrobienia, bo mam prywatne sprawy albo też i zawodowe w Goczałkowicach, czy też choćby związane z tą książką. Wiedziałem, że będzie wydawana, to wiedziałem, ile pracy gdzieś czeka mnie i Byłem w etapie życia, który wiedziałem, że jeśli będę chciał iść w reprezentację, będę musiał pewne rzeczy, będę musiał ucierpieć na tym, a ja jeśli jestem w jakimś projekcie, to też chcę raczej ten projekt w miarę poprowadzić do końca, a później rozdrabniać się na różne tematy. Dla mnie to się niestety nie zgrało i musiałem z bólem serca, ale niestety podziękować za tą szansę, którą gdzieś tam została mi dana. Gdzie się nauczyłeś takiej asertywności, bo jednak większość osób z wielką chęcią, no tak zakładam, spojrzałoby łaskawie na taką propozycję. No to jednak jest duża odpowiedzialność za swoje słowa, pewnie, za decyzje. Pewnie, że tak. Wiedziałem i pewnie, że się to w środowisku może też nie spodobało, że różne rzeczy gdzieś były wyciągane, że najpierw nie jestem trenerem, później już byłem trenerem, a później... że albo się za coś biorę, albo nie. No ja też raczej jestem kowalem własnego losu i też świadomie podchodzę do pewnych decyzji w swoim życiu. I jeśli uznałem, że w tym momencie to nie jest czas na to, żeby wejść w taki projekt, no to ja te swoje życie prowadzę, tak? Nie może też ktoś decydować z boku, albo jeśli on chce się na ten temat wypowiadać i mówić na mój temat w taki sposób, nie znając do końca wszystkich składowych tej decyzji, no to już jest sprawa danej osoby, tak? Ja, tak jak mówię, bardzo świadomie podszedłem do tematu i merytorycznie i wiedziałem, że to nie jest ten moment na to, żeby wchodzić w temat reprezentacji. A jak daleko sięgają Twoje ambicje i plany, marzenia na przyszłość? Zastanawiasz się w ogóle nad tym? No bo powiem Ci szczerze, z całym szacunkiem, ale jednak często dziwi mnie, że dziennikarze starają się z Ciebie robić materiał na selekcjonera tu i teraz, bo jeszcze musisz dużo udowodnić na tym poletku w ogóle trenerskim, prawda? Zdecydowanie tak. Ja z bardzo dużą ostatnio pan Darek Szpakowski w programie zapytał mnie, czy marzę o tym, żeby być trenerem reprezentacji Polski. I powiedziałem mu, że ja z bardzo dużą pokorą podchodzę do tego tematu, bo wiem, jak dużo trenerzy muszą wykonać pracy, żeby najpierw dostać się na ten poziom centralny, później, żeby na tym poziomie centralnym wykonać dobrą pracę i później ewentualnie być rozpatrywanym na trenera reprezentacji Polski. Dlatego ta narracja mi też trochę nie pasuje, bo mnie się wrzuca gdzieś w jakąś szufladę, w którą ja nie lubię, jak pewne rzeczy są mi narzucane. I jeśli ktoś mówi, że ja muszę to zrobić, to ja powiem nie. Ja chcę działać według swojej gdzieś, swojego przekonania i też moje życie wcześniej potoczyło się tak, że teraz też tak do tego podchodzę i jeśli uważam, że coś jest dla mnie dobre, to w to idę. Jeśli uważam, że będzie mnie to kosztować tyle bądź tyle, albo nie jestem do tego na tyle przygotowany, żeby sobie w tym temacie poradzić, no to wolę zainwestować ten czas jeszcze w naukę, żeby później może funkcjonować w tym środowisku lepiej. Kariera polityczna na pewno też stoi przed tobą otworem, no to do rzeczy. Czy zostanę trenerem? Nie no, czy masz tak? Takie marzenie, nie? Wiesz, odebrałem ostatnio papiery trenerskie i mógłbym teraz prowadzić drugą ligę w Polsce, tak? Gdzie to naprawdę jest trzecia liga i teraz prowadzę w Goczałkowice już od jakiegoś czasu i jestem w tym projekcie w sumie w Goczałkowicach już od 7 lat chyba. Tylko wcześniej jeszcze jak grałem w piłkę, teraz już od 2 lat prawie jak wróciłem do Polski i uczę się dużo, bo to jest też zarządzanie ludźmi, zarządzanie klubem i to jak może z mniejszego poziomu rozgrywkowego, ale zawsze to jest cenna nauka. I z biegiem czasu myślę, że będę chciał spróbować wejść w te buty trenerskie, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwy kawałek chleba, bo ja byłem zawodnikiem, wiedziałem, że muszę ogarnąć siebie, tak? A jak jesteś trenerem, ogarniasz wszystkich tych zawodników, ogarniasz jeszcze... I w jaki sposób zrobić to skutecznie? Dokładnie, ogarniasz sztab dookoła i tutaj trzeba mieć dużo kompetencji różnych i też takich kompetencji miękkich do tego, żeby funkcjonować w grupie, żeby poznać charakter jednego czy drugiego, wiedzieć jak rozmawiać z jednym bądź drugim, to nie jest proste, żeby zarządzać taką drużyną. A czy twoim zdaniem Robert Lewandowski nadaje się na selekcjonera? Ze swoimi różnego typu... Wiesz co, myślę, że samym tym, że jest zawodnikiem stopu, na pewno ma już jakiś... Podobnie wydaje mi się w moim przypadku jakiś handicap, ale samo to, że się grało w piłkę na wysokim poziomie nie wystarczy do tego, żeby być dobrym trenerem. Przykład Zbigniewa Bońka. A to już ty powiedziałeś. Ja tam w tematy Zbigniewa Bońka nie wchodzę. To są... Był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej i myślę, że nieźle się na tym stanowisku sprawdzał, ale na tą chwilę ja patrzę na swoją osobę, co ja mogę zrobić. Ja też nigdy nie lubię, czemu dla mnie jest taka trudna, może ta praca, może nie trudna, albo pracuję w Viaplay teraz jako ekspert, zawsze to biorę w klamrę, piłkarski i wypowiadanie się na temat tych kolegów, z którymi grałem, bo ja sam byłem w tej szatni i ja nigdy nie powiem pewnych rzeczy, bo wiem, z czego one się biorą, tak? I nie zapominam to, że mi też zdarzały się błędy na boisku, tak? I ktoś to może oceniał tak inaczej, ale ktoś może powiedzieć, że jestem mało obiektywny, ale też z drugiej strony powiem, że ja wiem, jak ta druga osoba z drugiej strony też się czuje. I nie mogę zapominać o tym i tylko walić i krytykować na przykład zawodników. Trochę tej empatii jednak też w sobie mam i wiem, że nie zawsze wszystko jest takie zero-jedynkowe w piłce. Empatia to słowo klucz w kontekście bycia dobrym trenerem? Myślę, że bardzo ważna i istotna w tym, żeby dobrze zarządzać zespołem. A także, żeby dobrze zarządzać swoim życiem, swoją rodziną. Myślę, że mocno niedoceniane słowo to właśnie jest empatia. Dobrze, to już Łukaszu, nie męczę cię dłużej. Czy cokolwiek tytułem podsumowania chciałbyś naszym widzom przekazać? Dziękuję za to, że mogliśmy porozmawiać, bo w takich warunkach malucha, wiadomo, jest to jakaś część mojego dzieciństwa, a sama rozmowa na pewno wydaje mi się była wartościowa, bo ruszyliśmy tematy, które wydaje mi się nie zawsze się rusza i dużo jest wywiadów, które są może nie na pokaz, ale na to, żeby powiedzieć, jak mówiliśmy o pieniądzach, tak, to nie bardzo właśnie chcę iść w te tematy, żeby to się... Wiedziałem, że jak będę drążył, to cię stracę i wtedy szybciej mi stąd pójdziesz. Że to się ludzie może chcą o tym słuchać, ale ja też chcę przekazywać wartości, które są... To z czego my zrobimy nagłówek dzisiaj? Musisz coś rzucić na koniec, cokolwiek. No właśnie, ja clickbaitowych nagłówków nie polecam. Zrób normalny nagłówek, myślę, że na pewno ludzie tak i tak, ci co będą chcieli, zobaczą wartością ligę. Tak, no clickbaitowość dotyczy się tego, co stworzone w rzeczywistości, w wyobraźni w zasadzie autora. Jakby ja zawsze bazuję na tym jednak, co się wyciąga stricte z materiału, więc tak czy inaczej potencjał na kilka pewnie chwytliwych i prawdziwych tytułów jest. Łukaszu, dzięki wielkie. Dziękuję. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knep.